jest czwartek, 13 dzień czerwca. Aleksandra Rutkowska, kłaniam się i zapraszam na przegląd wydarzeń międzynarodowych TVP Info. A o czym dziś w programie? Miliardy dolarów z rosyjskich zysków dla Ukrainy. Porozumienie na szczycie G7 osiągnięte. Premier Armenii zapowiada trwałe wyjście z rosyjskiego sojuszu militarnego. Czy czeka go zemsta Kremla? Widmo prywatyzacji w Argentynie. Coraz uboższe społeczeństwo mówi nie i ściera się z policją. Sojusz militarny Rosji pęka. Rząd w Erywaniu zapowiedział opuszczenie rosyjskiego odpowiednika NATO, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Premier Armenii terminu wyjścia co prawda nie podał, ale szykuje strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Czy Kreml będzie chciał odsunąć rząd Paszyniana od władzy? W kraju od tygodni trwają antyrządowe protesty, które Moskwa może wykorzystać. Siewa Ciemińska. Starcia z policją, która użyła granatów ogłuszających, obrażenia kończyn i brzucha. Dziesiątki osób w szpitalach. To bilans demonstracji, które ogarnęły Erywań. Protestujący domagają się ustąpienia premiera Nikola Paszyniana. Żądam dymisji premiera Nikola Paszyniana. Jego polityka w ciągu ostatnich 4 lat polegała na robieniu tego, czego żąda od niego przywódca wrogiego kraju, ponieważ nie umie zagwarantować bezpieczeństwa Armenii. Żądamy natychmiastowej dymisji rządu. Dlaczego? Ponieważ podstępnie doszli do władzy i zaproponowali program, w którym obiecywali, że wszystko jest dla dobra ojczyzny, a po wyborach złamali wszystkie swoje obietnice. Nikol Paszynian niedawno zgodził się na przekazanie na rzecz Azerbejdżanu 4 przygranicznych wiosek, które znalazły się w posiadaniu Armenii w wyniku działań wojennych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Według niego to ustępstwo niezbędne do uniknięcia nowego konfliktu z Baku. Właśnie to rozwścieczyło ludzi. Protestującym przewodzi arcybiskup Bagrat Galstanian. Kilka tygodni temu duchowny poprowadził protestujących ze swojej diecezji Tawusz, gdzie znajdują się 4 przygraniczne wioski, które rząd zgodził się zwrócić Baku. Nikolu Paszynianie, nie chcemy, aby człowiek występował przeciwko człowiekowi, Ormianin przeciwko Ormianinowi. Premier Armenii na razie nie myśli o swojej dymisji. Zapowiedział za to, że jego kraj opuści kierowaną przez Rosję Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, którą często nazywa się rosyjskim odpowiednikiem NATO. Opuścimy Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i sami zdecydujemy, kiedy to nastąpi. Oczywiście nie planujemy powrotu do organizacji. Szef armeńskiego rządu zapowiedział w marcu, że Armenia wystąpi z organizacji, chyba że ta zaproponuje jego państwu odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa. Według Paszyniana tak się jednak nie stało. Członkowie tego sojuszu nie tylko nie wypełniają swoich zobowiązań, ale pomagają Azerbejdżanowi planować wojnę przeciwko nam. To oni są winni. W związku z ochłodzeniem relacji z Rosją Armenia nie uczestniczy w ćwiczeniach wojskowych Układu o Bezpieczeństwie oraz ignoruje szczyty organizacji. Największy problem Ormian polega na tym, że na arenie międzynarodowej nie ma chętnych do udzielenia temu małemu i biednemu krajowi gwarancji bezpieczeństwa wobec znacznie silniejszego Azerbejdżanu. A w studiu Oka na Świat jest Wojciech Wojtasiewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Od razu zapytam konkretnie. Ostatni rosyjski bastion na południowych granicach dawnego imperium, on pada? No wszystko na to wskazuje, że na pewno mamy do czynienia z poważną zmianą. Po 30 ponad latach Armenia rzeczywiście, wydaje się, zaczyna nową przygodę, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ale jest tutaj wiele znaków zapytania. Pewna ostrożność premiera Paszyniana i nawet w materiale to było powiedziane, że on powiedział, że wyjdziemy z Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, ale jeszcze nie wiemy kiedy, jeszcze podamy ten termin. No wynika z ostrożności. On sobie doskonale zdaje sprawę, że w obliczu imperialnej, groźnej i wielkiej terytorialnie, ludnościowo, ekonomicznie w stosunku do Armenii, Rosji, musi uważać. Tak, wiemy, co Rosja potrafiła zrobić w Gruzji w 2008 roku. Obserwujemy to, co robi od ponad 2 lat na Ukrainie. Z pewnością będzie szukać nowych sojuszników. Już to robi na Zachodzie, w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych. Kupuje także broń z innych krajów niż Rosja, ponieważ Rosja w ostatnich latach de facto zastopowała sprzedaż broni do Armenii. Tymi krajami są m.in. Francja i Indie. Ale musi na pewno dojść do takiego opracowania, jeżeli rzeczywiście Armenia chce w rzeczywistości
jakości tej zmiany polityki zagranicznej, reorientacji do opracowania planu działań ze Stanami Zjednoczonymi i z Unią Europejską, bo to, że Rosja będzie chciała przeszkodzić tej reorientacji, może doprowadzić do obalenia Paszyniana. To właśnie pytanie, czy ona ma narzędzia? Ma, oczywiście, ponieważ kontroluje sektory, najważniejsze sektory armeńskiej gospodarki, energetykę, linie przesyłowe, kolejnictwo. Armenia jest głównym partnerem handlowym dla Armenii. Armenia wysyła ogromny odsetek swojej żywności. Nie jest tak łatwo i tak szybko przekierować rynki, zmienić rynki odbioru produktów wytwarzanych przez armeńską gospodarkę. One także nie spełniają norm fitosanitarnych, jakościowych Unii Europejskiej. Więc tutaj jest ogromna rola, jeżeli Unia Europejska oczywiście chce wspomóc Armenię, chce poszerzyć swoje wpływy na terenie Kaukazu Południowego, a wydaje mi się, że powinna chcieć, tym bardziej to, co obserwujemy, co się dzieje w Gruzji, ten odwrót od Zachodu, odwrót od Unii Europejskiej, wejścia na ścieżkę autorytarną, ale tutaj muszą pójść ogromne także środki finansowe, ponieważ Armenię, armeński rząd trzeba będzie wesprzeć finansowo. I no i także ta cała sytuacja, ta reorientacja ewentualna polityki zagranicznej jest ściśle także powiązana z sukcesem bądź jego brakiem, jeśli chodzi o rozmowy pokojowe z Azerbejdżanem. Zastanawiam się, na ile, no bo mówi się o potencjalnych inwestycjach wartych ćwierć miliarda euro z Unii Europejskiej. Amerykanie zapowiadają inwestycje w armeńską gospodarkę warte 65 milionów dolarów. Jesteśmy świeżo po spotkaniu Jamesa O'Briena. No pytanie, co się musi wydarzyć i jakiej maści to muszą być środki, żeby rzeczywiście ta reorientacja w ogóle mogła się ziścić? Ona na pewno też zajmie sporo czasu. To się nie wydarzy w miesiąc, pół roku, w rok, tylko to zajmie kilka lat. Także niedawno był szczyt z udziałem Paszyniana i Ursuli von der Leyen i Antonego Blinkena w Brukseli. Wtedy padły właśnie te zapewnienia o inwestycje w armeńską gospodarkę, ale z pewnością obydwa te podmioty mają ogromne pole do popisu. Za kilka lat przestanie funkcjonować elektrownia atomowa w Armenii. Trzeba wybudować nową. Poprzednia była zbudowana w czasach sowieckich. Teraz Amerykanie mogą wybudować. To może być ogromna inwestycja. Jeśli chodzi o Unię Europejską, no to oczywiście pomoc i działania na rzecz integracji Armenii w przyszłości z Unią Europejską. Ale pamiętajmy, że Armenia oprócz tego, że jest członkiem Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego, jest członkiem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Więc jeżeli by zdecydowała się na wyjście teraz albo za chwilę, traci rynki zbytu dla swoich surowców, dla swoich produktów. Pamiętajmy to, co Rosja zrobiła na przełomie 2005-2006 roku w Gruzji. Nałożyła embarga na produkty rolne gruzińskie, na wina, na wodę mineralną. To bardzo uderzyło wtedy gruzińską gospodarkę, ale z drugiej strony było impulsem do poprawy jakości tych produktów, które dzisiaj obecne są na półkach polskich, na przykład to sklepów. Jest zadanie państw europejskich, to jest zadanie państw zachodnich, żeby rzeczywiście byli alternatywą dla Armenii? Też oczywiście. I oczywiście także jest to zadanie armeńskich władz. Ja głęboko wierzę, że toczą się jakieś rozmowy nieformalne między Erywaniem, Brukselą i Waszyngtonem, o których my jako publiczność do końca nie wiemy, jakieś zakulisowe rozmowy, petraktacje, i rzeczywiście za jakiś czas i Unia Europejska i Stany Zjednoczone położą na stół propozycje, które pomogą Armenii ewentualnie przetrwać działania ze strony Federacji Rosyjskiej. No widzimy te protesty także w materiale, które no wynikają z pewnego niepokoju armeńskiego społeczeństwa. Pytanie, czy Moskwa może je wykorzystać? Ale one nie tylko, że może ona je wykorzysta, to jest więcej jak pewne. Pytanie jest, czy jest zamiennik dla Paszyniana. Nie ma takiej osoby, ponieważ poprzednia elita władzy, która jest częścią opozycji, jest ekstremalnie niepopularna w armeńskim społeczeństwie. Dlatego dochodzi do tak kuriozalnych sytuacji, że to arcybiskup jednej z prowincji nagle staje na czele protestów i zgłasza swoją kandydaturę na stanowisko premiera. Ale widać też, że Armenia nie boi się takich symbolicznych gestów, chociażby wizyta w Buczy, która potem została przez Rosję potraktowana jako nieprzyjacielski gest i ta nota została stosowana. Czyli tutaj Armenia rzeczywiście coraz odważniej działa, to czy prawda, daje sygnał? To prawda. No są to symbole, też mają oczywiście znaczenie w polityce. Rzeczywiście na początku rosyjskiej
agresję na Ukrainę, armeńskie władze były dosyć stonowane i ostrożne, ale potem mieliśmy właśnie do czynienia z wizytą żony premiera Armenii w Kijowie, teraz właśnie ta wizyta w Buczy. No więc rzeczywiście są coraz odważniejsze kroki. No mam nadzieję, że to nie jest tylko podbijanie stawki przez Armenię wobec Rosji, żeby jednak jakoś Rosję czy Organizację Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego zmusić do wsparcia Armenii w obliczu ewentualnego ataku od Azerbejdżanu, tylko rzeczywiście to wynika z takiego przeorientowania, przemyślenia, chęci zmiany sojuszy Armenii. I że jest za tym strategia. Wojciech Wojtasiewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Na pewno będziemy się temu przyglądać. Bardzo dziękuję za to spotkanie. $50 miliardów z zamrożonych rosyjskich aktywów trafi do Ukrainy. Przywódcy państw G7 obradujący we włoskiej Apulii osiągnęli porozumienie w sprawie wypłaty. Gościem szczytu największych gospodarek świata jest sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Po raz pierwszy w historii w spotkaniu udział bierze także papież Franciszek, o czym Wojciech Tymiński. Rosyjskie okręty wojenne u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. To odpowiedź Putina na wsparcie Waszyngtonu dla Ukrainy i ostrzeżenie dla całego Zachodu. Podczas gdy na Atlantyku Moskwa szykuje się do ćwiczeń rakietowych, po drugiej stronie globu, nad Morzem Adriatyckim, przedstawiciele 7 największych zachodnich potęg rozpoczęli 3-dniowe rozmowy. Będziemy oczywiście rozmawiać o trwających kryzysach, począwszy od Ukrainy i Bliskiego Wschodu. Dla Joe Bidena celem numer jeden jest scementowanie wysiłków wojennych przeciwko Putinowi. Dziś na miejscu z Wołodymyrem Zełenskim podpisał amerykańsko-ukraiński układ dotyczący pomocy wojskowej. Przywódcy grupy G7 uzgodnili też, że Kijów do końca roku powinien otrzymać $50 miliardów pożyczki gwarantowanej dochodami z zamrożonych na zachodzie aktywów Rosji. To przełomowy pakiet wsparcia dla Ukrainy. Pokazuje, że grupa G7 jest absolutnie zjednoczona w robieniu wszystkiego, co w jej mocy, aby wesprzeć Ukrainę w obronie przed rosyjską agresją. O ukraińskich potrzebach rozmawiali dziś także ministrowie obrony państw NATO. Sojusz wkrótce ma przejąć od USA koordynację dostaw broni dla Kijowa. O ich zwiększenie apelowali wspólnie Jens Stoltenberg i amerykański sekretarz obrony. To jest krytyczny moment. Stawka tej wojny jest wysoka. Zagrożone jest nie tylko przetrwanie Ukrainy, ale także całe nasze bezpieczeństwo. Nikt z nas nie chciałby żyć w świecie, w którym wygra Putin. Lloyd Austin zdementował też informację dziennika New York Times, który podał, że prezydent Biden miał zatwierdzić wysłanie Ukrainie wyrzutni przeciwlotniczych znajdujących się w naszym kraju. Nie będzie zmiany co do ochrony nieba patriotami w Polsce. Te chronią lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce, przez które na Ukrainę trafia duża część wojskowej pomocy. Zamieszki na ulicach Buenos Aires po przyjęciu przez Senat jednym głosem ustawy forsowanej przez prezydenta Javiera Milei. Pakiet reform miałby uratować gospodarkę Argentyny. Ta zakłada drastyczne cięcia budżetowe, w tym obniżki emerytur czy prywatyzację części państwowych spółek. Zwiększy też uprawnienia samego prezydenta, który dotychczasową politykę cięć recesję pogłębił, a biedę zwiększył dwukrotnie. O szczegółach Kinga Bednarek. Gorąca debata w argentyńskim parlamencie trwała ponad 11 godzin. Ten projekt oznacza kapitulację naszego narodu. Jesteśmy całkowicie temu przeciwni. Ustawa przeszła zaledwie jednym głosem. Ponieważ głosowanie ponownie zakończyło się remisem, oddaję swój decydujący głos. Jest pozytywny. Reformy forsowane przez argentyńskie władze to plan prezydenta Argentyny na zwiększenie dochodów Argentyńczyków i obniżenie wydatków budżetowych. W ten sposób chce wyciągnąć kraj z gospodarczego kryzysu. Mamy do przeprowadzenia kolejnych 3200 reform strukturalnych. Zmienimy Argentynę, będziemy najbardziej liberalnym krajem na świecie. Za 40 lat staniemy się największą potęgą świata. Jednak Argentyńczycy nie patrzą tak pozytywnie na reformy swojego prezydenta jak on sam. Zamieszki na ulicach Buenos Aires zaczęły się jeszcze przed debatą w parlamencie. Uchwalone zmiany dla wielu oznaczają obniżki emerytur, prywatyzację wielu państwowych spółek
i niekonstytucyjne zwiększenie uprawnień prezydenta. To prawo uderza we wszystkich pracowników w Argentynie. Jestem emerytowaną nauczycielką i nie chcę być ostatnim pokoleniem emerytów w mojej rodzinie. Ten człowiek myśli, że jest cesarzem, a jest szalony. Zdaje mu się, że jest właścicielem wszystkiego i że może zmienić, co mu się żywnie podoba. Argentyna od miesięcy tonie w odmętach kryzysu. Ceny żywności przewyższają pensje. Roczna inflacja wynosi blisko 300%. Obecnie jest najwyższa na świecie. Podatki są wysokie, a usługi, benzyna i ubezpieczenia drogie. Ustawa teraz wróci do Izby Niższej Parlamentu, a ta będzie musiała przegłosować poprawki przyjęte przez Senat. Bez względu na masowy sprzeciw Argentyńczyków, którzy nie zamierzają ustąpić. A już teraz w studiu Oka na Świat jest profesor Katarzyna Dębicz, latynoamerykanistka, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, pani profesor. Na ile to, co się dzieje, czyli jak powiedziała jedna z opozycyjnych posłanek, Cecilia Moro, w ciągu 40 lat demokracji nie widziałam takiego tłumienia manifestacji. Na ile mówimy o wyjątkowej sytuacji? Na ile to jest sytuacja, w której Argentynie trwa, a to jest jeden z jej elementów? Znaczy, powtarza się scenariusz sprzed 22 lat dokładnie, kiedy Argentyna przeżywała ogromny kryzys gospodarczy, społeczny również. Potem nastał tak zwany czas progresywnych rządów lewicowych. Dzisiaj wyjątkowość polega na tym, że mamy ekstremalnie liberalnego prezydenta, który pomimo to, że mówi, że jest spoza układu, jest człowiekiem, który reprezentuje elity argentyńskie, gospodarcze. I wyjątkowość polega również na tym, że Argentyna chyba doszła już do punktu, w którym nie ma odwrotu, jeśli chodzi o determinację społeczną. Czyli mamy bardzo głęboki podział społeczny, polityczny. Wyjątkowość polega również na tym, że centrowe partie zaczynają odwracać się już od Milleya. I to jest jedna z najstarszych partii, czyli Unión Cívica Radical UCR, która jest no, z ogromnymi tradycjami partią środka. Jej posłowie głosowali przeciw tej właśnie temu pakietowi ustaw podstawowych, nazwijmy to, ley bases. Przeważył jeden głos. Tak, przeważył jeden głos i to głos pani wiceprezydent. No właśnie, na ile pani profesor, to co jest stricte w ustawie, bo mówi się o tym, że ona ma też zwiększyć uprawnienia samego polityka. O co tak naprawdę, co największe emocje stricte w tej ustawie wzbudza? Bo z jednej strony ona uderza w osoby emeryckie, z drugiej strony rzeczywiście mówi się o częściowej prywatyzacji. Co rzeczywiście ja myślę, że prywatyzację już Argentyna przeżyła i również powrót jakby do jakby udziału dużego państwa. Najbardziej chyba to, że tak, odcięto całkowicie szkolnictwo od finansowania i ten pakiet nie zawiera w ogóle kwestii związanych z finansowaniem edukacji, zarówno szkolnictwa średniego i szkolnictwa wyższego. Stąd mieliśmy 48-godzinny, tutaj w tym dokumencie nie było tego, ale te protesty były poprzedzone 48-godzinnym strajkiem szkolnictwa zarówno szkół średnich, jak i szkół wyższych, publicznych. Mamy drugą rzecz, to jest ten pakiet reform liberalnych zawiera w sobie tak naprawdę eliminację z życia gospodarczego mikroprzedsiębiorstw. One zostaną obłożone podatkami ogromnymi, zostanie im zabrana całkowicie ulga, czy też ulgi, które normalnie towarzyszą tak zwanym osobom samozatrudniającym się, i to w różnych systemach. I trzeci element to jest brak podwyżek, czy też inaczej, również ulg społecznych, tak?
eliminacja ulg społecznych. Ale zyskają z kolei inwestorzy, bo 30-letnie wakacje podatkowe. Tak, dla inwestorów, znaczy dla inwestycji zagranicznych bezpośrednich, które są powyżej 200 milionów dolarów. Jeśli przedsiębiorstwa krajowy będzie miał udział w tych inwestycjach w wysokości powyżej 10%, czyli musi mieć tą wartość 20 milionów inwestować, zostanie objęte tymi samymi ulgami. Czyli tak naprawdę całkowicie niszczy krajowych średnich i małych mikroprzedsiębiorców. W jaki sposób, jeszcze że zapytam o to, wpłynie to stricte na sytuację osób? Bo mamy 55% osób, które żyją poniżej progu ubóstwa już teraz. Tak. W tym większość, 60% nauczycieli szkolnictwa wyższego żyje poniżej progu ubóstwa. Czyli te osoby, które odpowiadają za kształtowanie nowych pokoleń. Tak, a Argentyna jest krajem, który do tej pory był postrzegany, krajem, który miał najwyższe wskaźniki, jeśli chodzi o rozwój społeczny, Human Development Index, inne wskaźniki, które świadczyły o tym, że jest to kraj o wysokich jakby, znaczy tworzy społeczeństwo, czy też o wysokim kapitale ludzkim, tak. Panie profesorze, jeszcze na koniec zapytam, ta ustawa jest już ILOS, jest przesądzona? Ona nie, wraca z poprawkami? Ona wraca, ale teraz tak naprawdę nie ma, to wydaje mi się, że nacisk społeczny będzie decydujący tutaj, a determinacja Argentyńczyków jest bardzo duża. Argentyńczycy są społeczeństwem, które nie straciło poczucia wspólnoty i walki o wspólne interesy. I temu będziemy się, pani profesor, przyglądać. Profesor Katarzyna Dębicz, latynoamerykanistka, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, gościnią Oka na Świat. Bardzo dziękuję za to spotkanie. A w Brukseli trwa spotkanie ministrów obrony NATO przed lipcowym szczytem sojuszu w Waszyngtonie. Wzmocnimy nasze wsparcie dla Ukrainy, wzmocnimy naszą obronę i wyślemy naszym przeciwnikom silny sygnał odstraszający, zapowiedział spotkanie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. O jego przebiegu opowie Dorota Bawołek. Spotkanie ministrów obrony NATO w Brukseli jest ostatnim przed lipcowym szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Waszyngtonie. Dlatego to dziś i jutro tu w kwaterze głównej w Brukseli są przygotowywane ustalenia i decyzje, jakie zostaną zatwierdzone w przyszłym miesiącu w Stanach Zjednoczonych. Dotyczą przede wszystkim wsparcia dla Ukrainy, zarówno finansowego, jak i wojskowego. Jeśli chodzi o to pierwsze, to odchodzący sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego już kilka tygodni temu zaproponował, by powstał wieloletni fundusz pomocy finansowej dla Ukrainy. Jens Stoltenberg chciałby, by znalazło się w nim nawet 100 miliardów dolarów, ale wiadomo, że dla części sojuszników takie kwoty nie są do zaakceptowania. Jens Stoltenberg dziś przypominał natomiast, że sojusznicy już teraz rocznie przekazują na pomoc Ukrainie około 40 miliardów euro. Jest mowa także o konkretnej pomocy wojskowej. Tu Lloyd Austin, amerykański sekretarz stanu do spraw obrony, dziś przypominał, że priorytetem pozostaje obrona przeciwrakietowa, obrona powietrzna. Jednocześnie amerykański sekretarz stanu uciął spekulacje pojawiające się w mediach mówiące o możliwości przeniesienia amerykańskich patriotów z Polski do Ukrainy. Jak mówił, Amerykanie przekazują wszelki możliwy sprzęt wojskowy Ukrainie tak szybko, jak jest to możliwe, natomiast nie ma mowy o przesunięciu systemów przeciwrakietowych, jakie teraz chronią amerykańskie bazy w Polsce, do Ukrainy. Wreszcie ministrowie obrony mają dzisiaj także nowy temat, do tej pory nieporuszany tak dogłębnie. Chodzi o rosyjskich szpiegów. Okazuje się, że ich działalność na terenie państw sojuszniczych mocno się zwiększyła, zintensyfikowała. Chodzi nie tylko o cyberataki, ale również o próby destabilizacji i wręcz przygotowywania aktów sabotażowych. W związku z tym państwa członkowskie na to dziś zastanawiają się, w jaki sposób również w tej dziedzinie walki z takimi działaniami destabilizacyjnymi Rosji zjednoczyć się, by była ona bardziej skuteczna. I okiem na Brukselę kończymy dzisiejsze wydanie. Jutro przed nami sportowy wieczór i mecz otwarcia Euro 2024, ale zostańcie Państwo z nami także teraz, bo za moment Panorama i Piotr Jędrzejek. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia.